Nie był to wieczór Macieja i Rokeza Jewtuszko, który musiał uznać wyższość Michała Ronkiewicza, albo aczkolwiek Maciek, no gdzieś tam nie zgadzasz się chyba do końca jeszcze z tym werdyktem. Czy wiesz co, no witam wszystkich ogólnie, nie zgadzam się. No kilka osób tam mówiło, że tak powiem, ze świadka uderzanych sportów, że walka była, że tak powiem, ja trafiałem, on robił presję, wiesz. Sędziowie orzekli Maciej, że presja była ważniejsza niż celne ciosy. No i tyle, no to on wygrał, no super, no niech się cieszy chłopak, no i ja muszę przyjąć to na klatę. W życiu już kilka razy mi się zdarzyło, że tak powiem, przegrać. Walka w fajnym tempie prowadzona, szybka, dużo ciosów, wiesz co, mało, że tak powiem, było klinczu, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, chyba ty oglądałeś to, pewnie widziałeś to lepiej niż ja, ale tak mi się wydaje, tak co mówili. Narożnik mi mówił, że dobrze dystans czuje, że wszystko punktuje. No wiadomo, troszkę tam też zebrałem, przez to, że mam niżej ręce niż przeważnie ludzie, którzy się biją. No, tam kilka ciosów weszło takich czystszych, no ale dzięki temu są zawsze emocje, fajnie się to ogląda. No i tyle, no wiesz, nie czuję się jakoś tak mocno przegrany, nie było, że tak powiem, totalny wpierdol, że ktoś wpierdol, tylko była wyrównana walka, no i sędziowie po prostu doceniali presję partnera, a nie, że tak powiem, celne ciosy po zejściach moje i w jakieś niekonwencjonalne. No i tyle, no, nic nie zrobisz, nie? W takim razie, jaką przyszłość wróżysz Michałowi Ronkiewiczowi, tak? Sprawił ci w ogóle jakiś problem? Gdzieś tam zauważyłeś, że coś robi wyjątkowo dobrze w tej walce? Znaczy, wiesz co, no brzydko mówić, skoro o zwycięzcę, no wygrał, był lepszy, no to co mogę powiedzieć, no nie będę o nim nic mówił, że tutaj, wiesz co, no wydawało mi się, że idealny przeciwnik dla mnie, bo on idzie na mnie, ja sobie punktuję, schodzę, od czasu do czasu wiadomo, gdzieś też stanę. No ja nie czułem się jakoś tak, wiesz, mocno zdominowany, żeby to było, wiesz, żebym to tak jakoś przegrał, że tak powiem, prawda? Niejednogłośną decyzję jeszcze bym, wiesz, uwierzył, bo to może być, ale tutaj jednogłośna, no wiesz co, no... Duże wyzwanie sportowe, może tak zapytam, czy Michał Ronkiewicz okazał się być dużym wyzwaniem sportowym dla ciebie, no co by nie powiedzieć zawodnika Muay Thai, który od wielu lat walczy w MMA. No wiesz co, no... Wyzwanie sportowe jest każdy zawodnik, który wchodzi, wiesz co, to są ludzie, którzy są, wiesz, wysportowani. Ale nie chcesz stopniować, nie chcesz klasyfikować tego wyzwania, czy to było duże, czy nie. No nie, no wiesz, że duże, no Krasnoj był bardzo wysoką poprzeczkę powieszony dla mnie, to naprawdę klasowy zawodnik, fajnie dystans, wszystko czuł, w walce mu nie wyszło, nie mógł się wstrzelić, ja się dobrze wstrzeliłem. Tutaj wydawało mi się, że też się wstrzeliłem, no ale wiesz, no jednak werdykt jest w drugą stronę niż myślałem. No i tyle, no co, sport, naprawdę, ja do tego podchodzę już troszkę inaczej niż 10 lat temu, to jest sport, wiesz co, no i tak do tego trzeba podchodzić, nie? Słuchaj, a z kim chciałbyś tak naprawdę zmierzyć się w kolejnej walce, bo rozumiem, że kontrakt z DSF-em cały czas jest aktualny. Wiesz co, no, w DSF-ie jest taki klimacik, że ja nie wybieram sobie przeciwników, mówią, że bijesz się z tym i bije się z tym, że chodzi. Każdy zawodnik jest przeważnie ode mnie o 15-10 lat młodszy przynajmniej. No, fajnie by było wreszcie pobić się z jakimś typem, że tak powiem, z nazwiskiem jakimś troszkę lepszym i w podobnym wieku może moim, prawda? Wtedy może będzie, wiesz, inaczej trochę. To są młodzi, tak, po prostu. Bardziej no, by ci to no, powiem ci, że tak, no, troszkę łokci bym mógł powsadzać. Nie byłoby źle też, no. A więc cały czas streskujący humorem, Maciej Jewtuszko, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów DSF-u i nie tylko. Tylko jeden.